wszystko do jednego wora? Na rachunek przyszła pora. Opłata miesięczna za nieprawidłowo segregowane odpady 82 zł od gospodarstwa domowego. Setki dzieci pojawiły się na placu Marii Konopnickiej w związku z uroczystym włączeniem świątecznej iluminacji na ulicach Suwałk. Tłum stał pod sceną, na której prezentowały swoje umiejętności podopieczni studia tańca Radość oraz wokaliści studia piosenki Świetlik. Na dorocznym, plenerowym spotkaniu pojawili się również przedstawiciele władz miasta. Musimy dzisiaj wykonać podstawowe zadanie, rozświetlić miejsko suwalsko choinkę. Mamy to specjalne urządzenie, zdalnie to wszystko uruchomimy, ale chcemy Wam życzyć dzisiaj, bo dzisiaj imieniny świętego Mikołaja. Jak odwiedzałem dzisiaj nasze placówki oświatowe, przedszkola, tak dzieci pięknie udekorowane, śpiewające wspaniale. Widziałam to radość, ten uśmiech w naszych przedszkolach i to bardzo cieszy, raduje. I fajnie, że tak pozytywnie odpowiadacie na nasze zaproszenie. Tradycją jest również, że rozświetlenie miejskiej choinki jest okazją do obdarowania dzieciaków mikołajkowymi słodyczami. Dzieci, nie lubicie słodyczy, nie? Lubicie? Ale słuchajcie, a wiecie, co to próchnica jest? Wiedzą też, no to dobrze. Ale mama, tata, dziadek, babcia zadbają o zdrowe wasze uzębienie. Słuchajcie, w tym natłoku takich przedświątecznych spraw nie zgubmy tego, co jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, żebyśmy byli razem, żebyśmy mogli się wspaniale do tych świąt przygotować. I tej serdeczności, tej miłości, tej wzajemnej życzliwości na ten okres przedświąteczny Wam z całego serca życzymy. Do przesłania prezydenta dołączył również przewodniczący Rady Miejskiej, przypominając o jeszcze jednym aspekcie, który jest ważny nie tylko w okresie okołoświątecznym. Zadbajmy też o takie rzeczy, jak dotarcie do osób, które potrzebują pomocy, wsparcia, dobrego słowa, a może jakiegoś upominku. I przez cały ten czas stosujmy te słowa klucze, które nasi najmłodsi mieszkańcy miasta pamiętają. Słowa klucze. Dziękuję, przepraszam, proszę. Chwilę później blask bożonarodzeniowej iluminacji rozświetlił plac, a swoje pokazy taneczne i wokalne kontynuowali młodzi, lokalni artyści. Wśród uczestników przedświątecznego spotkania krążył Mikołaj, ale pojawiła się również ogromna panda. Miasto w tym roku ozdobione zostało nieco mniejszą ilością świątecznych lampek. Ozdoby skupiły się w zasadzie na centrum Suwałk. Jednak spodziewać się należy, że tak jak latem przydomowe ogródki czy balkony toną w kwiatach, tak zimą rozbłysną znowu kolorowymi światełkami. Tutaj kreatywność mieszkańców jest naprawdę spora. Kolejne wydarzenia integrujące lokalną społeczność zaplanowane zostały na dwa najbliższe weekendy. 8 i 9 oraz 15 do 17 grudnia w Galerii Plaza odbywał się będzie świąteczny jarmark, a na niedzielę 17 grudnia zaplanowana została miejska wigilia. Ta wzorem minionego roku nie odbędzie się pod gołym niebem, a w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Wojska Polskiego. Jej początek zaplanowano na 13:30.